Położyć się, trafić za kraty, do pudła, mamra, puchy. Odsiedzieć wyrok, dać się złapać, zawinąć, wyrobić. Te wszystkie określenia oznaczają jedno i to samo. Więzienie. Zakładam, że jesteś ze mną w tej historii od początku i pewnie pamiętasz, w jaki sposób znalazłem się w tym podłym miejscu. Jeżeli nie, to posłuchaj pierwszego rozdziału mojej opowieści. Będzie ci łatwiej zanurzyć się w moich przemyśleniach i dotknąć moich emocji. Anonimowo opisuję dosyć ekstremalne doświadczenia, którymi w żaden sposób nie chcę się obnosić. Zależy mi jedynie na. no właśnie. Posłuchaj uważnie, a zrozumiesz, dlaczego to robię. Oczami wyobraźni przenieś się ze mną w miejsce, gdzie za jednym pierdonięciem tracisz wolność, twoje prawa są bardzo ograniczone, a godność deptana przez system w postaci strażników więziennych. Twoimi ziomkami stają się złodzieje, ludzie z różnych środowisk o różnym wykształceniu. W różnym ilorazie inteligencji. Od totalnych debili od klientów, po naprawdę wartościowe osoby, które przez nieuwagę lub zwykłego pecha znalazły się w tym samym miejscu co ja. Nie użalam się nad sobą, lecz chcę, abyś otworzył oczy, zanim zrobić coś, czego będziesz później bardzo żałował. Osadzenie w areszcie wygląda dosyć osobliwie. Na dzień dobry trafiasz do pomieszczenia, gdzie czeka cię dokładna kontrola osobista, tak zwana sucha, i przysiady z bokserkami na kostkach. Coś takiego potrafi w chuj upodlić. Czynność ta jest później często praktykowana, zwłaszcza gdy jesteś transportowany na różne eventy poza murami więzienia. Nienawidziłem tego gówna. By the way, czy fakt, że jako dorosły mężczyzna musisz zaglądać w dupsko jakiegoś innego dorosłego mężczyzny, świadczy o tym, że twoja kariera idzie w odpowiednim kierunku, czy kurwa coś jednak nie pykło po drodze? Sorry za moją uszczypliwość, ale musiałem to powiedzieć. Lećmy dalej. Podczas przeprowadzki z mieszkania do ciasnej celi obowiązkowo będziesz musiał odwiedzić więzienny magazyn. Zostaniesz tam wyposażony w elegancką plastikową zestawę stołową składającą się z dołka, czyli miski, platera, szkopika i reszty gadżetów pomocnych przy jedzeniu tego gówna, które dietetyk więzienny nazywa treściwym posiłkiem. Dbając o Twój komfort leżenia otrzymasz również mięciutkie materace, prześcieradła, dwa ciepłe kocyki i zapaniaczek, czyli poduszkę, 30 na 30 centów. Jeżeli jesteś normalnym złodziejem, to dostaniesz czyste i świeże graty od magazynierów. Właśnie w tym miejscu muszę zrobić małe wtrącenie. Nie mogę użyć powszechnych określeń na degeneratów, o których zaraz powiem. Muszę zmienić nomenklaturę, czyli nazewnictwo z prostego powodu. Nie chcę, by YouTube zbanował moje nagrywki. Mamy jasność, wydaje mi się, że tak. Jedziemy dalej. Sprawa nabiera jednięcia, gdy na magazynie pojawi się Miłośnik nieletnich, lub fan bliskości z kobietami w ich woli. Również ciepło będzie miał Peżot, czyli pizda, która znęca się nad żoną lub całą rodziną. Tego drugiego fleta określa się jako Ninja House. Tak dobrze pamiętam. Oni mają na wejściu przejebane. Jak trafi się taka kurwa, to info o jego paragrafie rozchodzi się momentalnie po całym więzieniu. Mandżur, który dostanie, będzie na bank przestrzelony. Pracowałem chwilę na magazynie i zdarzyło mi się lać na koce i poduszki, które później wydawałem takiemu śmieciowi. Po oficjalnym przyjęciu do więzienia i wszystkich formalnościach dociąg, czyli niski rangą strażnik więzienny doprowadził mnie do celi przejściowej, tak zwanej przejściówki. Droga nie była zbyt przyjemna, ponieważ musiałem nieść trzy materace i resztę sprzętu pobranego wcześniej na magazynie po wąskich i dosyć stromych schodach. Zasuwa pierwsza, druga, odgłos furty, cela siedmioosobowa i jebiesz lugiem. Na wejściu dostałem. Spokojnie, tylko pytanie. Za co jesteś? Odpowiedziałem paragrafem zgodnie z prawdą. Wbrew moim wyobrażeniom pozytywnie wspominam zakwaterowanie w pierwszej celi. Gdy rozłożyłem materki i całe posłanie na górnej kolejce oraz schowałem swój cały dobytek do szuflady na kółkach pod łóżkiem, tak zwanego Mercedesa, złodzieje przewinęli mi panujące zasady na celi. Gajówka, czyli sprzątanie było zadaniem Małolata, który siedział za 0,3 geta palenia. Nawiasem mówiąc, chłopaczek był bardzo zestresowany całą sytuacją. Nie zapomnę, jak ktoś zajebał tekstem dla żartu: Kto dzisiaj pismał latem? Mhm, idealnie. Wracając do tematu zasad na celi. Gdy chciałeś załatwić grubszą sprawę na Kiblu, tzw. zwanym kącie, musiałeś powiedzieć na głos: na ostro się kręci. Zaczęło to, żeby w tym czasie nikt nie spożywał posiłku. Po krótkim wprowadzeniu zostałem zaznajomiony z rozkładem dnia: 6 i 18 apel czyli sprawdzenie przez oddziałowego, czy stan osadzonych pod celą się zgadza. Posiłki natomiast wjeżdżały kolejno. Siódma śniadanie, dwunasta obiad, szesnasta kolacja. Pomiędzy tymi atrakcjami miałeś czas wolny. Światło było gaszone o 22 i tym samym kończył się dzień. Dostałem również dużo darmowych porad prawnych, bo jak wiadomo każdy złodziej jest zajebistym prawnikiem. Kolejny dzień odbywania przeze mnie kary rozpoczął się od wizyty oddziałowego pod celą. Usłyszałem moje nazwisko i info, że mam zaraz spotkanie z wychowawcą. Dostałem oczywiście wcześniej instrukcję od złodziei, czego mogę spodziewać się podczas tej rozmowy. Zawsze podchodzę z dystansem do dobrych rad od obcych i sam staram się ocenić sytuację, żeby odpowiednio się do niej dostosować. Początek pogawędki uświadomił mi, jakie podejście i stosunek do osadzonych panuje w tym miejscu. Drwina, pogarda, ściema i upokorzenie są na porządku dziennym. Nie chcę tutaj generalizować, bo trafiłem też na ludzi ze służby więziennej, którzy rozumieli swój zawód i można było czasem normalnie z niektórymi porozmawiać. Tak wiem, jako wskazanie zasługuję na to co najgorsze i powinienem się cieszyć, że nie trafiłem na krzesło za moje zachowanie na wolności. Liczę się z takimi opiniami, bo kiedyś myślałem podobnie. Lecz gdy sam znajdziesz się za kratami, czego oczywiście tobie nie życzę, to zrozumiesz o co mi chodziło. Do meritum. Rozmowa z wychowawcą miała na celu wybadanie, do której grupy osadzonych mnie przypisać i na jaki oddział powinienem trafić. Początkowo moje odpowiedzi nie miały sensu, bo widziałem, że mój rozmówca ma je w dupie. Dopiero po dłuższej wymianie zdań zaczęła się normalna rozmowa. Też miałem kilka pytań do wychowawcy, które Olał, bo widać było, że chce utrzymać swoją wyimaginowaną pozycję. Wydaje mi się, że gdyby udzielił mi odpowiedzi, mógł wtedy za bardzo zniżyć się do mojego poziomu. Usłyszałem jedynie, że w ciągu trzech dni będę doprowadzony do kantyny i będę mógł kupić sobie kartę telefoniczną, by wykonać telefon do bliskich. Wspomniał również o czekającej mnie na zajutrz komisji, na której zostanie podjęta decyzja odnośnie mojego pobytu w więzieniu. Kolejny dzień, kolejne przygody, kolejne wyzwania. Strzał po oczach białym światłem z jarzeniowego o 6 rano i krzyk oddziałowego na korytarzu informujący o apelu nie nastawia radośnie na resztę dnia. Dodatkowo znowu spadłem z koja. Ciężko mi było przyzwyczaić się, że śpię na górnej kolejce piętrowego łóżka. Podczas porannej wizytacji służby więziennej pod celą dowiedziałem się, że za trzy godziny stanę przed komisją, która postanowi czy odbywanie kary ma być dla mnie uciążliwe trochę, czy raczej w chuj. Dostałem również wskazówki co do obowiązującego dress Otóż miałem założyć dzięki, czyli szykowny strój więzienny w kolorze zielonym, by godnie prezentować się przed dyrektorem i resztą jury. Moje wystąpienie trwało bardzo krótko. Dostałem grupę P2, tak zwaną petkę i skierowanie na półotworek. Oczywiście nie miałem świadomości co mnie czeka, dlatego usiądź wygodnie i słuchaj teraz co się odjebie, bo ja byłem w totalnym szoku. Przeprowadzki w więzieniu nie należą do przyjemnych zajęć. Musi spakować cały swój Majdan i spacerować z tym głównym między oddziałami. Do nowego lokum doprowadził mnie dociąg, czyli strażnik doprowadzający. Gdy tworzy przede mną ostatnią furtę prowadzącą na oddział otwarty, moim oczom ukazał się zielony skwerek. Drzewka i krzaki były starannie przycięte, a pomiędzy nimi biegła dróżka wyłożona kostką brukową. Zaraz po tym moją uwagę przykuł niski i długi budynek z dużymi oknami zabezpieczonymi kratami. Moją obserwację przerwała komenda pana w mundurze. Właśnie do środka i czekaj na oddziałowego. Po krótkiej chwili zostałem przeszukany i oddelegowany do nowej celi. Aby tam dotrzeć, musiałem przejść przez peronkę, czyli długi korytarz, gdzie co kilka metrów były drzwi. Tak kurwa zwykłe drzwi. Byłem zaskoczony, że wszyscy osadzeni sobie swobodnie chodzą pomiędzy celami i że cele są otwarte. Rozjebało mi to mózg. W końcu znalazłem swój nowy apartament, i moje zaskoczenie było jeszcze większe, gdy wszedłem do środka. W tym miejscu muszę uciąć moją narrację. Ale nie stresuj się, już niebawem na moim kanale usłyszysz kolejny rozdział mojej historii. Mam nadzieję, że udało mi się pobudzić Twoją wyobraźnię i przyniosłeś się razem ze mną za mur, gdzie króluje groteska i absurd. Jeżeli mogę Cię prosić o przysługę, to daj lajka pod tym filmem i zostaw szczery komentarz. Twoja opinia ma duży wpływ na to, co robię. Możesz również złapać mnie w mediach społecznościowych mam na myśli Instagram, Facebook, TikTok. Link masz w opisie filmiku. Dziękuję bardzo za Twój czas i uwagę. Narrator.